Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z American Truck Simulatora. Wgrałem sobie promocja Kanadę, więc siłą rzeczy trzeba. Lecimy dzisiaj na Kanadę. Przeniosłem się w rejony Waszyngtonu. Albo poniżej Waszyngtonu. Znaczy generalnie chcę przejechać przez Waszyngton do Kanady. W ten deseń. Zróbmy zatem rynek pracy to było? Kurde, chyba ta zlecenia zewnętrzne. Ciekawe, czy będą działać, bo pamiętam, że zlecenia zewnętrzne w Eurotrucku tak sobie działały. W sensie dało się wybrać jakieś zadanko, tylko pisało, że ciężarówka jest nie taka, za długa czy coś. Tylko teraz pozostaje pytanie. Miasto w Kanadzie. O, proszę bardzo, to chyba by było coś dobrego. Nie, Kanada to Kalifornia, człowieku. To fajnie. O, Vancouver. Nie, Vancouver to też Waszyngton. Kurde. Jaki ten człowiek teraz wychodzi, że jest... No. Nieukiem geograficznym, kurde. Czy jak to tam powiedzieć? No to powiemy lipa taka. Jedyne trasy, jakie znalazłem, to w szybkich zleceniach. I z tego z Montany. Taką trasę. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem, no ale de facto wylądujemy w Kanadzie, przejdziemy przez Waszyngton, przy okazji przez Idaho. Dobra, jedziemy. Stalowe rury. Jak w ogóle ruszymy? Widocznie promoc nie jest obejmowany w ten... w track wardzie, czy jak to tam się nazywa. Czyli wjedziemy stalowe rury z Leviston do Lillooet. 19 tysięcy. Rozumiem, że możemy od razu ruszyć. Do dzieła. Da się przestawić? Da się, dobra. Wycieraczki. Panie wycieraczki, szybsze wycieraczki. Tak przy okazji. Zawsze powtarzam, że jak ktoś śledzi odcinki na moim kanale o ciężarówkach, to na ogół mam deszcz. Ale dobra. Światło jak się zapalało? Tak się zapalało. Tak, to mamy ten. Kurde, nie wiem, jakie światło zapaliłem. Nie znam się. Dobra, jedziemy. Nie ma to tamto. zaraz, ja co, mam to wykręcić jakoś? Chyba ta. Najgorzej, że nie wiem, jak się bierze kamerę na zewnątrz. Przez co nie wiem. O, ciekawe, co ta kamera tu robi. Na mapie. Jakiś punkt widokowy? Myślałem, że PKS. Dobra, ty kolesiu, schowaj mi to. Przełącz. Może tak. Na pewno trzeba pamiętać. O, w sumie widzę w lusterku, że jakieś dziwne rury. Znaczy dziwne rury. Wjedziemy. Skręć w lewo. Kurde, tu jest jakiś ten. Czemu się cofasz, kolo? Chciałem zobaczyć tą kamerę. To przypuszczam, że się włączy takie zewnętrzne ten podziwianie krajobrazu, rozumiem. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Wciśnij E. Punkt widokowy. Wielki nieba, odwiedź wszystkie punkty widokowe. To chyba mój pierwszy punkt widokowy. A nie ten. Leviston. Myślałem, że Leviston. Domino's Pizza, spoko. No ładne widoki, rozumiem, że to
jakoś tak specjalnie dobrane, jeden do jednego. Kurde, dobra. Pominijmy to. Sobie przypomniałem, co chciałem zrobić w poprzednim odcinku już. A w ustawienia graficzne wejść chciałem. Zobaczyć, czy jak polecę z cieniami jakąś, to będzie lepiej. Ustawienia zaawansowane. Okluzja otoczenia. Są to jakieś cienie. Jakoś cieni niskie? Serio? Dajcie może średnie. Zastosuj. Oczywiście musiało mi to nagrywarkę zresetować. Fajnie. Potem będę musiał kleić ten obraz. Dobra. I kolejne wgrywanie. Target American Truck. I od nowa ruszamy. Zawróć. Zawrócę, droga pani, zawrócę. Mam nadzieję, że cienie będą trochę lepsiejsze. Chwilowo jakichś dziwnych spadków nie widzę. W klatkach. Ale to się obaczy. Serio? Ej. Nie spojrzałem w lewo. Myślałem, że tu jest pusta ulica. Ale lipa. To się wytnie. Człowiek przyzwyczajony do ruchu takiego, że na poboczach to nie ma jakby samochodów. A tu proszę bardzo, aż cztery. Grubo. Pytanie, czy ja się złamię tutaj. Bo też tak jadę po swojemu. O, samochody ładnie ten stają. I to co w tych innych grach. Skręć w lewo. Pewnie, że skręcę. Ale dziwnie to miasto wygląda tak jakoś. Prawie czuję się, jakbym w Europie był. Znaczy po budynkach tak troszeczkę. Bo to już taki amerykański typowo. Dobra, jedźmy, a nie Amerykanin. Najgorzej, że nie mam we stroju ciężarówki po swojemu, no ale dobra. Spróbujmy to jakoś pojechać. Będzie gitara. Nadzieję taką mam. No i tutaj tempomat się X-em włącza. Dobra. Może się wygodniej rozsiąść. Bo czeka nas bardzo długa droga. W sumie daj koleś trochę żaru. Nowa ciężarówka, nowa ja. Nowy ja, nowa ja. Wcale się nie czuję kobietą. Broń Boże. Tak mi się powiedziało. Ale generalnie mamy okazję przejechać się inną ciężaróweczką. W szybkich zleceniach. Generalnie wolę wykonywać ten zlecenia z Truck World, czy jakoś tak. Bo to jest zapisywane wtedy na serwerach. Nie wiem, w jakim to stopniu jest zapisywane. Pytanie tylko, czy ja nie jadę za szybko? Nie, nie jadę. Trzymaj się prawej strony. Trzymam się. Przepiękna pogoda. Jedziemy, jedziemy. Mam nadzieję, że nie przywalę znowu odcinka, nie wiem, półtorej godzinnego, tak jak ostatnio. Nie spodziewałem się wtedy takiej długiej trasy. Ale tutaj też sobie wybrałem praktycznie teraz. Jedziemy przez dwa stany do Kanady, a w Kanadzie, nie wiem, na przykład jak Kanada jest duża. Ale co mi tam? Trochę się dziwnie czuję, bo ta w swojej ciężarówce mam ten przód dłuższy, a tutaj jest jakby krótszy. I tak się czuję, tak w
połowie, ni to w Eurotrucku, ni to w American Trucku. To nie zaburza się zrobiła. Dobrze, dobrze. Niech pada. W końcu to jest ten. Ciekawe, która godzina jest. Chyba 9:30 rano. To do nocy jeszcze kawałek. Chyba, że się zmęczę i pójdę w kimę. I wtedy będzie komplet. Deszcz, noc i ja. Fajny pociąg pojechał. Po prawej. Nie, ten American Truck mi się bardziej podoba od Eurotrucka, ale w sumie... Ej, w Eurotrucku jeszcze całej Europy nie przejechałem. Więc może są jakieś fajne miejsca. Kupiłem ten dodatek ostatni. Z tymi Bałkanami bodajże. Co ja tam przejechałem? Znaczy dojechałem przez dwa miasta. Państwa, ale w nocy to nic nie widziałem nawet. Czy czymś się różni tam ta gra, no czy tam te mapy, czy nie. Taka lipa, panie. 60. To mi nie grozi. Taki zakręcik. Zakrętasek. O, 26 stopni. Fajnie, że ta prędkość mi w milach pokazuje, a temperaturę w Celsjusza. Jak już tak powinno być po amerykańsku, to powinny ten być w tych, jak oni mają, w Kelwinach? Nie. Celsjusz. W Fahrenheitach? Nie. Widać, że człowiek... Nie, no dobra. Nie jestem po podstawówce, no. Mam zawodowe i zasadniczo parę lat w tym. Tak, tak. Gdzie tu się wjeżdża na tą wagę? Bo mam usunięte, jak to się mówi, kurde, przejechałem, czy nie? Nie, nie przejechałem. Waga, gdzie jest waga? To chyba na prawo, ta. Jedź prosto. Parę lat w technikum, w liceum ekonomicznym byłem, tylko że nic nie poznawałem. Więc w sumie nie wiem, czy to się zalicza, czy nie. Rozumiem, że trzeba takie kółeczko zrobić do tej wagi. To jedźmy, jedźmy, no. Chcą zważyć, to niech ważą. Waga. Fantastycznie. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Dobrze, no. Kobieto, nie wiesz, że ja tu muszę się zważyć. Czemu ja miganie włączyłem? Dziękujemy za twoją współpracę szerokiej drogi. Ciekaw jestem, czy komuś się zdarzyła, nie wiem, nadwaga na tej wadze. Czy to po prostu jest takie urozmaicenie, żeby było. Cokolwiek. O, w sumie możemy tu wyjechać. Nie wiem, dlaczego chciałem w prawo pojechać. Skręć w prawo. Dobrze, skręcamy w prawo. O, jezdnia się mokra zrobiła zauważalnie. To miłe. Nie cierpię jak w grze na przykład w jakikolwiek pada deszcz i jakby nie ma efektu tego deszczu, nie wiem, na chodniku, na ulicy. Jak już pada, to niech ten, widać, że to pada, jakieś kałuże niech się robią gdziekolwiek.
65. Będzie mi teraz opóźniać jazdę. Ja tu mam kawał drogi do przejechania, tą jakąś wagę karze. Zwężenie drogi, no cóż. Takie życie. Tak przypuszczam, że i tak tych 65 nie się nie rozpędza, ale spróbujmy. Zresztą 55. A gdzie mam jechać? 45? Nie. Ja wiem lepiej. Dobra, bo światła są. A ja nie lubię świateł. Koleś, no. ...45 ograniczenie. Aha, światełko. Ej, a czemu oni mają zielone? Zielona jest strzałka, dobra. Pada deszczyk, słoneczko. Wychodzi. Nie jest źle. Trochę głupio się czuję, jak nie ma tej współtowarzyszki drogi. Cóż zrobić? Nie moja ciężarówka, to nie mój wystrój. Zdążę na zielone. Kurde, myślałem, że wjeżdżę na mój pas. Trochę się zaniepokoiłem. Żeby trafić taki ten ciąg świateł. Ty, żółte było jak coś. No dobra, a tu się nie załapię. Oj, taka lipka, panie cholipka. Nie ma lusterka, że mogę sobie... A nie, to nie w tym. W Eurotrucku jest lusterko, żeby widzieć błotnik. Tutaj mamy przecież przepiękny przód zrobiony. Dużo żeśmy przejechali. No serio, coś czuję, że dowaliłem sobie taką trasę, że znowu będzie godzina drogi. Półtorej. I ruszę. Zasadniczo tylko ten, widzę, jedzenie mają, sklepy z jedzeniem. McDonald's, tak. Kobel, serio? Ale mnie światło w jajko zrobiło. Jakbym wiedział, że się zmieni na zielone, to bym nie hamował. A jak tutaj będzie? Pewnie się założę, że też przyhamuje i się zrobi zielone. Proszę bardzo, kolega po fachu albo koleżanka, nigdy nie wiadomo. Ale że im nie widać, że mają wycieraczki włączone. Kurde, ale trafiłem na światła. No jak tak można? Proszę bardzo, jaka bryczka. Chłopaki jeżdżą, to pewnie jeszcze będzie długo. Trzeba czekać na zielone. Dobra, chociaż strzałka zmienia się. I jedziemy. ...27 stopni. O jeden stopień poszło do góry. Ciepło. Tu mamy 35. Dobra, jest zielone. Hura. Jedź prosto. Jadę prosto, ale trochę za szybko jechałem.
tutaj mamy 45. Okay. Jedźmy 45. A trzeba przyznać, że ładna okolica. Drzewa ładnie wyglądają. Jest spoko. Rozpędzamy się zatem do 55. Czy damy radę? Trzy, cztery, pięć. Blokujemy i jedziemy. Shelby, a my jedziemy na Helenę. Na Helenę Trojańską. Helcia. Helcia Trojańska. Zakręt 45. Serio. Jeszcze mamy zwężenie. Czemu? Kurde, mam nadzieję, że kiedyś będzie mnie stać na tą kierownicę i sobie kupię tą kierownicę jakąś. No weź tu człowieku z 2000 uzbieraj. Chwilowo nierealne. Może w grudniu odebrał nadgodziny w robocie, to wtedy ten się nazbiera. Tylko wiecie jak to jest? Jak będzie się brał nadgodziny, to więcej godzin w pracy, to mniej odcinków automatycznie. Może by mi to nawet na zdrowie wyszło. W tej chwili to zauważyłem, po 3 odcinki dziennie wrzucam. Normalnie troszeczkę przesadzam. Ale ogólnie te odcinki o 20 zalana bądź Achillesa, co wrzucam, to już mam, że tak powiem, sobotę, niedzielę nagrane, więc powiedzmy, że one idą poza, nie wiem, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć poza czasem, ale one już są gotowe, więc tylko się renderuje i wrzuca. A na bieżąco nagrywam te na 14 i na 18. Czy na przykład tego ATS-a teraz nagrywam o godzinie 21:30, żeby był w środę na 18. Tylko oczywiście chciałbym się wyrobić do 23:00 ze wszystkim, gdyż ponieważ o 5:30 muszę wstać. Znaczy wstać, no. O 6:00 muszę być w metrze, no to czyli mam o 5:30 się budzę, znaczy mam budzik. Poleżę te 10 minut jeszcze i wtedy startuję. Mam 20 minut na dojście do metra. W sensie ogarnięcie, umycie się, wstępne poszukanie ubrania, gdzie się rozebrałem na poprzedniego dnia i jakieś 4 minuty mam, żeby dojść do metra od siebie. Czyli tak za 4 by było idealnie, jakbym wyszedł z domu. Ale na ogół wychodzę o 6:00. Więc do metra się doczłapię 6:05. Z tego co kojarzę, metro 6:04 jest. To na te czasem zdążę, czasem nie. 6:08 do metra wsiadam i jadę na Bemowo. Najgorzej w metrze to jest, ale fajny pociąg. Najgorzej w metrze to jest przy dworcu Wileńskim. Najwięcej osób wsiada. Najwięcej wysiada na Świętokrzyskiej. Metro Świętokrzyska. Ale też i wsiada. Jednocześnie. Ale w sumie. Ja wsiadam na targówku, to ten. To jak dobrze trafię, to sobie usiądę. Jak źle trafię, no to różnie z tym bywa.
Panie, czy ja nie mogę szybciej jechać? Tak się zagadałem w ogóle. Nie patrzę na drogę. W sensie na znaki. Są tak na tym poboczu, to stanął. Fajnie, zepsuł się. Lubię takie rzeczy. Pytanie, kiedy przestanie padać w tej Ameryce? Dobra, chciałem przyspieszyć, ale nie muszę. Jak jestem zmęczony. Włączyłbym sobie nawigację teraz. Gdzie to jest napisane? Gdzie jestem zmęczony? 15 godzin jeszcze będziemy jechać. Kurde, serio? Tak w pół na pół jestem zmęczony. Odkryto miasto Helena, zwane Helcią. Czy ja go bym wyminął? Mogę spróbować. Może się uda. Tylko ja widzę, że... ja, więc jak 55, to tym nie śmignę. A teraz jeszcze pod górkę. Grubo. I to się nazywa blokada drogi. Ja chcę go wyminąć, on się nie daje. Sinclair? Co to jest? Dobra, teraz mamy z górki. Dobra. Zablokuję na 60 i tak silnik nie wyrobi tego. Witamy w Montanie. O. Daj się koleś wyprzedzić. Co za ten koleś. Ja tak nie lubię jechać bok w bok, bo lubię zjeżdżać. Ej, on jedzie szybciej ode mnie teraz. A bo ja trzymam temperaturę. Kurde, dobra. Bo ja sobie zablokowałem w tempomacie, a on mądrzejszy tego nie zrobił. No dobra. Wiem, że jadę strasznie słabo w tym momencie. Pytanie, czy nie przy fasole? Dobra. Jak to mówią, zluzowałem wory. Panie. Na pewno nie wylecę na lewy pas. I teraz mamy niby Montanę, z tego co rozumiem. Ale w sumie od razu widać, że zmieniło się otoczenie. Tam było płasko, tutaj już się góry zaczynają. O, w sumie zaczęły. Jazda pod górkę, z górki i te sprawy. Fajne. Ciekawe, za ile lat dodadzą wszystkie stany. Tak z nowych to teraz Texas jest do kupienia. No to 7 dych, to kurde. Czekam na jakąś sensowną obniżkę. Widzę, że się zategowało. Aj, koreczek. Ciasno się robi, ciasno. No jedziemy. Zastanawiam się, czy jak będzie jakiś ten postój, żeby iść w Kima. To trochę drogi ustawiłem. Za długo znowu, za długo. Ja bym to nagrywał w niedzielę, to mógłbym sobie pozwolić te półtorej godziny. A jak wyjdzie mi półtorej godziny odcinek, kurde.
Znowu się nie wyśpię. Wczoraj o 1:00 poszedłem spać. Trzymaj się prawej strony. Czyli jak łatwo policzyć. 4,5 godziny spałem tylko. Zakładając, że przełożyłem głowę do poduszki o tej 1:00 i usnąłem, a raczej tak nie było. Lipa, panie. Można powiedzieć, że robię na dwa etaty. Tutaj się nagrywa, gra, a jeszcze trzeba do normalnej pracy zasuwać. Znaczy, de facto nagrywanie na YouTube'a i tak dalej, to też można traktować jako pracę. No wiadomo, nie w moim przypadku. Ale są ludzie, co ponoć żyją z YouTube'a. No to nie wiem, ile musiałbym mieć obserwujących i wyświetleń, żeby mieć te, nie wiem, tak z 4,5 tysiąca, 5 tysięcy miesięcznie. Bo to nie ma się co oszukiwać. Pułap teraz taki, żeby wyżyć w Warszawie z opłatami i tak dalej, to te 4,5 trzeba mieć. Jeszcze jak się samemu żyje. Tak jak ja. Serio? To mam nadzieję, że tam będzie jakaś sypialnia, to pójdę w kimę. To może przestanie padać przynajmniej. Gdzie jest ta waga? Na prawo. Obliczanie nowej trasy. Tak, wiemy. Sypialnia jest, widzę, po prawej. Ja też dziękuję. Przy okazji można sobie zobaczyć. A raz w sumie możemy tak. 700 mil jeszcze zostało. Niby nie jestem jeszcze zmęczony, kurde. Jadę. Nie zatrzymuję się. Aj, 15 mil na godzinę. To słyszał. A nie, dobra, już możemy lecieć. Byle nic nie jechało. Bardzo dobrze. 'Trzymam się lewej strony. Missoula. Myślałem, że Missouri albo coś takiego. O, jaki tam jakiś maszt po lewej. Będę się patrzył na maszty po lewej, a przywalę coś. Już tak jak dzisiaj przywaliłem. Na wyjeździe. No ale co zrobić, no. Czasem trzeba, zanim się człowiek rozgrzeje, to przywali w coś. Czy uda mi się do jakichś 65 rozbijać? Dobra, blokuję. Oczywiście się zapatrzyłem na ten. Aj, na prędkościomierz i prawie zjechałem. Nie no, de facto zjechałem na lewy pas. Kawałek. Tak to jest, niestety. Kiedy przestanie padać? Deszczowa piosenka. Kurde, oczywiście kawę sobie zrobiłem. Musiałbym chyba pauzować, żeby się kawę napić. Albo być tak szybkim na jakiejś prostej, żeby się wychylić, sięgnąć po kubek, wypić. Jeszcze z trasy nie wypaść.
ale nie chcę tak robić, bo nieraz jak się tak szybko piło, to potrafiło się zalać sprzęt, a tego nie chcę. Tego nie chcemy. Chyba się przejaśnia po trochu. Troszeczkę. Nie no, chyba dowaliłem tą trasę znowu. Na serio. Jakoś tak mam w głowie, że w American Trucku czy tam w Eurotrucku te trasy nie są za długie, ale one jednak mają tą swoją długość. Zdecydowanie. W końcu 1000 mil do przejechania sobie zrobiłem. Ale dobra, no idziemy. Z tego co kojarzę, to przez Montanę. Jak my jedziemy? Montana, Waszyngton, Kanada? Czy coś między Montaną a Waszyngtonem jest? Jeszcze. Czemu tamta ciężarówka mnie wyprzedziła? Czemu ja mam taką słabą ciężarówkę? Że nawet do 70 nie mogę dobić. To jest niesprawiedliwe. O, proszę bardzo, jakie piękne widoki. Nie no, nie mogę się rozglądać. Tutaj niby zachęca do zjazdu, ale słaby ten zjazd. Oj. Jadę dalej. Zobaczmy zresztą. To rozumiem, że ja sobie to wyobrażałem, że jak niebieskie spadnie, to wtedy jestem śpiący, a to chyba jak rośnie, to ja się robię śpiący w takim wypadku. To w sumie mogłem zjechać, tak mi się wydaje, ale nie no, to już na 100% przy następnej sypialni zjeżdżam do niej. Tak trzeba. Tak trzeba i tak zrobimy. Jakieś nowe miasto będzie odkryte? Czy nie? Raczej nie. Kurde, a zrobimy tak. Ustawię sobie pod łokietniki. O, i tak będzie lepiej. Bardzo fajny patent, jak ktoś by krzesło kupował. Nie wiem, czy tam biurowe, gamingowe, żeby ten poręcze były regulowane. O, praktycznie w każdym kierunku regulacje. Teraz sobie je tak pod kątem ustawiłem, żeby jak trzymam pada w ręku, żeby sobie swobodnie położyć łok się. To jest dobre. Co prawda mógłbym się trochę jeszcze odsunąć od stołu. Ale damy radę. Tu będziemy mieć zwężonko, tak? Trzymaj się lewej strony. Nie no, nie jest tak źle. W sumie to nawet dobrze, że mnie wyprzedzają. Cały czas mi odjeżdżają przynajmniej. Przecież ta osobówka, widzę, jakoś tak jedzie na równi ze mną.
Kurde, ale podoba mi się. Raz słoneczko wychodzi, raz się chowa. To jest fajne. Właśnie zmienne warunki pogodowe. W większości gier o ciężarówkach tego brakuje, a to jest elegancko zrobione. Tylko zasadniczo nie wiem, czy śnieg wprowadzili. Były jakieś, pamiętam, modyfikacje, które robiły śnieg, ale na takiej zasadzie robiły śnieg, że tekstury trawy zielone podmieniały na białe. Nie wiem, czy po tylu latach wprowadzili śnieg, aby było miło. Jakąś jesień, te sprawy. Chyba, że ten ich silnik tego nie udźwignie. Nie wiem. Ja się nie znam. Ale bardziej dwie sprawy mnie teraz martwią. To, że zacznę zasypiać w grze oczywiście. No i drugie, że 22 się zbliża. Fajnie by było, jakbyśmy za 30 minut maksymalnie dojechali. Kurde, ale mnie wyrzuciło. Zakrętu. Kiedyś przywalę kogoś. Pipi pojechało. No i kolega z 75 leci jak nic. Czy tu jest panie? Chyba ta. Szukanie nowej trasy. To jedziemy się przekimać. Jak się nie zakorkuje. Kurde, nie mam odwagi z takimi dwoma przyczepami pojechać. Ale może kiedyś pojadę. I oczywiście wszyscy tam, gdzie ja, w prawo, tak? No dajesz, koleś, bo się korek robi. Przeliczam trasę. O kurde. Się zagapiłem na telefon. Bo ktoś mi wiadomość wysłał. Tak się robią wypadki po prostu. Obliczanie nowej trasy. Dobra, wydaje mi się, że my tu możemy podjechać i to będzie spalnia. Zawróć, czy się... jeśli to możliwe. Dajcie w kimę. Dobra, możemy iść spać, dobra. Parkingujemy, wyłączamy. Idziemy w kimę. I mamy 5 rano, proszę państwa. O, przynajmniej widzę, że światło włączyłem. Bardzo dobrze. Co ja chciałem? Jechać. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Szukanie nowej trasy. A to się nie da tędy wyjechać? Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Zaraz, jak to wygląda? Serio? Muszę zawrócić? Chyba... Tak. Kurde. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Tak, tak. Wjadę w stację benzynową. To będzie niezły ten. Kurde, wyłączyłem sobie te graniczniki pokazujące, gdzie nie mogę jechać. I teraz bym przywalił pewnie w jakąś ścianę niewidzialną. Dobra. Wracamy na trasę. 50 000 srebra
O, proszę bardzo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręcę w prawo, a następnie skręcę w prawo. Skręć w prawo. Tak jest. No, chyba se jaja robią. Każdą kontrolę teraz będę ten przechodził. Ale jaka pogoda się zrobiła. Się błyska, a ja się boję burzy. Znaczy bardziej to się boję kontroli wagowej. Aha. Ale dziwnie zrobili. Nie pierdyknę w coś? Serio? Ej, ciężarówko. Kurde. Nie wpuściła mnie. Hamowa jaka. Nieważne, znajdę nową trasę. Ale ja też jaki ten. Przecież tutaj po lewej sypialnia jest. To mogłem tutaj przyjechać, bym nie musiał tak wykręcać. Ale kto wiedział. I on nie wiedział, na pewno. Mam nadzieję, że ta waga jest tutaj też. Bo się bałem, że na lewo powinienem zjechać. Ciekawe, czy mi waga schodzi. Na przykład zużywam paliwa, powinienem być lżejszy w teorii. Kurde, jak to się zjeżdża stąd? Widziałem, że ciężarówka tędy pojechała jakoś. W ogóle nie jestem przyzwyczajony właśnie, żeby na lewo zjeżdżać. Bardziej tak dla mnie naturalnie jest na prawo zjechać. No ale cóż. Ciężaróweczka. No wjechałbym na prawy pas, no ale cóż. Kolega mnie blokuje. Kurde, prawie nic nie widzę. Dobra, chyba mnie wpuścił. Nie miał wyjścia. Osobówka uciekła na lewy. My tutaj gazujemy pod górkę. Ale trzeba przyznać, że mgiełka fajna się zrobiła. Te rozbłyski też spoko. ...55 ograniczenie. Dobra. To tak ustawmy. I relaksik. Mam nadzieję, że już nie będę musiał dosypiać. No ale w sumie ten... Poranek wstaje. 5:34. Możemy popodziwiać okolice. Co z tego, że mgła? Ale widać, że góry, lasy, te sprawy. Ciężarówka, która... I osobówka, która mnie blokuje z lewej. Super. To lubię. Coca-Cola. Dobra. Lecę na lewy. Widzę, że kolega nie ogarnia. W sumie może je ogarnia, tylko go stopuje. Coś.
kurde, jak ładnie ucieka na lewe. Co to wypadek? O! Lewej. Się zagapiłem. Kurde. I co, muszę zresetować chyba? Jak się resetuje? Pojazd. No bo ta pałka mnie stopuje po prawej. Ale przygoda normalnie. Mówili, idź na kierowcę ciężarówki. Będzie przygoda. Co się dzieje? To ja się nieźle wtegowałem chyba. Fajnie, że wykroczenie, tak. Dobra. Chyba trzeba poprosić o pomoc. Mam nadzieję, że tutaj... uszkodzenia, no fajnie. Jak się resetuje pozycję. No chyba musi się jakoś resetować, nie? Kurde, no nie mam czasu na takie zabawy. Super. Aj. Mega fajnie. Jak to jest? Uno momento. Aha, zrobiłem screena. Kurde, no. Jak się resetuje ustawienie? Gro. Pierwszy raz mam taki przypadek. Nie to. O może. Co ja robię? Co ja robię tu? Opcje. Konto przyciski. Na pewno musi być coś na taką okazję. Resetowanie zawieszenia to chyba nie to. Adaptacyjny tryb reset informacji. Ej, nie ma? Jak się człowiek zatnie czegoś? Asystent kamery. A, to jest na tem. Na cyfrach, a nie na F-kach. Tryb chodu. Fotograficzny. Podłączanie, szybki zapis. Może powinien zresetuj śledzenie głowy. No to super. Nie widzę tutaj nic na temat. Ale możemy kamerą popatrzeć, co ja to zrobiłem. To ja się nieźle wytegowałem, powiem szczerze. Ej. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Mam nadzieję, że teraz jakoś to wykręcę.
kręć tą kierownicą. Ale dobry, dobry byłem. Ale cóż, muszę przyznać, że pierwszy raz coś takiego mam. Się zagapiłem na wypadek. I to kolejny taki typowy przykład tego, że wypadek tworzy wypadek. Bo się zagapiłem, co się dzieje. Jedź bezpiecznie. Naturalnie. No i dobrze, kontynuujemy dalej jazdę. Bo czemu by nie? No cóż, to jest jakby sól tej jazdy po prostu. Jak się jest kaleką, to tak jest. Ale kurde, zawadziłem. Nie wąsko. To jeszcze automatycznie mi wydłuża odcinek. Dosyć, że mam kawał drogi do przejechania, to jeszcze ten... takie atrakcje sobie robię. Po prostu jestem the best. Ale kurde, że nie ma ten... resetowania? Przecież jakbym się jeszcze gorzej jakoś walił, to bym... nie wiem, co musiał zrobić. Dobra, nieważne, wybrnąłem. Nauczkę na przyszłość. Nie patrzymy się na inne wypadki. Tylko na drogę. Only droga. O, to brzmi jakoś tak po kanadyjsku, po francusku. Może jesteśmy już w tej Francji. Albo jesteśmy blisko granicy i dlatego też miasta się trochę inaczej nazywają. Nie, Kanada na prawo, no i gitara. Jesteśmy blisko Kanady. Tylko przypuszczam, że jeszcze nie wjeżdżamy do Kanady. Pewnie śmigamy wzdłuż granicy albo coś takiego. Przypuszczam, że jak ten. Aha. Atrakcje. Znaczy się... Da się górą przelecieć. Jedź prosto. Yes, ma'am. Ajajaj. Niech mi ktoś powie, że w takich grach nie ma emocji. Są. Szkoda tylko, że coraz bardziej pada. Długo te zielone się nie będzie włączać? O, dobra. Zielono nam...
Taratatam. Nie. Czemu? Co oni chcą ode mnie z tą wagą? Chyba każdą wagę załapuje się. Tak wygląda. A tamci sobie pojechali. A ja na wagę muszę wjechać. Nie wiem, czy tu nie było ograniczenia do 10. No ale to raczej jesteśmy jeszcze w Stanach, bo widzę, że tą drogą jechałem kiedyś. No, do Waszyngtonu wjeżdżamy. O ja tutaj Kanada. Nie no, Kanada była na prawo chyba. Trzymaj się lewej strony. A tu mamy Waszyngton, w sensie stan Waszyngton. Możemy lecieć 60, spoko. Zwężenie, bo czemu nie? Daj te 60. Oho, ale właśnie. Zauważyłem. Czyli lecimy na Kanadę, mi się wydaje. Betoniara. Hamburger za 99 centów. Za 4,50. Chętnie bym kupił. Ostatnio jak drwala zamawiałem, to mi brakowało 4 zł. To jedyne sensowne zamówienie to było domówić tego hamburgera. A hamburger, kurde, jedź prosto. 8 zł chyba kosztował. Masakra. No ale zamówienie było za niskie, no trzeba było domówić. Co zrobić? Co to za miasto? Co to za miasto? Za przepiękne miasto. Jak daleko jeszcze? To już jest ta Kanada, nie no. Przypuszczam, że jak do Kanady będziemy wjeżdżać, to będzie jakaś kontrola graniczna, te sprawy. Nie, czerwone znowu, kurka wodna. Jedź prosto. Chętnie. O, betoniara widzę skręca. Szczęśliwa. Jak to wygląda w kilometrówce? 400 jeszcze. Okej. Czyli mniej jak połowa już. Whataburger. Mil na godzinę. Kto to wymyślił? Jesteś on DHL, czy tam UPS? I znowu się rozglądam. D-
będę się rozglądał na boki i ten... I znowu przywalę. Kurde, mam nadzieję, że będzie zielone. Dobra, mamy zielone. I 35 można lecieć. Salon Volvo po prawej. Ajajajaj. No jest jak jest, ale tak sobie jest. No, kolego, żeś wykręcił. Dobra, może łapać prędkość. Zwężonko to sobie skręcę od razu. 35. Nie. 35 tam. Kurde, no ale to... Tyle kilometrosów robię i ten, cały czas ten deszcz pada. Aż dziwne. Dobra, rozpędźmy się do 60, albo chociaż 55. Teraz to się czuję trochę, jakbym w Alaskana grał. Jak jest tyle tych drzew i tak dalej. Ajajaj, najgorzej, że... Ludziska tu jadą dosyć wolno. Chyba się przyjaśnia w końcu. Może przestanie padać. Przynajmniej na końcówkę trasy. O, o, o. Proszę bardzo. Ponarzekałem i od razu lepiej. No to zasługa tej Kanady, myślę. Ale powiem szczerze, jeżeli już bym był w Kanadzie, to trochę dziwne. Nie było jakiejś kontroli? Sądząc po oznakach, to chyba jeszcze w Stanach jestem. Raczej. Ale ja tam się nie znam. Ja to Amerykę to znam tylko z ten, z filmów. Ale jakby od razu widać, że góry się pokończyły. Zaczynają się płaskie tereny. I ograniczenie prędkości też. 25? Pogięło ich? Co, bo Rondo? Fajna reklama burgerów. Dobra, mam nadzieję, że wbić mogę. Przygotuj się do zjazdu w prawo. To chyba... Nie, nie wiem. Zjedź w prawo. Uj, uj, uj. Za szybko jednak. Czy to już jest ta Kanada? Kurde, ale ciężko mi czasem z kamerą trafić. Jest sypialnia, ale ja nie korzystam. Miasteczko. Prosto. Parking? Nie, to mnie nie interesuje.
raczej. Kolejne rondo. No flaga amerykańska to chyba jeszcze jesteśmy w Stanach. Ale jak ktoś wymyślił? Zjedź z ronda. Jak to wygląda? Nie mam pojęcia. Zasadniczo wystarczyłoby, żebym mapę sobie włączył i bym wiedział, czy jestem jeszcze w Stanach, czy już w Kanadzie. Ale nie wydaje mi się, żeby w Kanadzie ten flagi amerykańskie wisiały. Więc moim zdaniem jeszcze się po stanie Waszyngton przemieszczam. Tak obstawiam. I znowu się tereny góryste zaczęły. Ej. Za szybko. Przygotuj się do skrętu w lewo. Kurde, ale wystarczyło te cienie na średnie ustawić i od razu jest spoko z tymi cieniami. Straż pożarna. Fajnie. Ta. Daleko jeszcze. Następny odcinek, jak będę nagrywał, to będę z jednego stanu do drugiego góra jechał. Kanady mi się zachciało. Ale piłuję. Normalnie czuję się, jakbym bombowcem leciał. Kurde, ładne widoki, nie powiem. Kurde, ale jakie te zakrętasy. Nie no, to są takie typowe widoki dla stanu Waszyngton, moim zdaniem. Ograniczenie do 55, a ja się nawet do 40 nie mogę dobujać. To jest taka różnica. Ja jadę 43, czyli w teorii się powinienem wyrobić w tym zakręcie. No tutaj na grzyby wyszli. Tu się już nie powinienem wyrobić, ale zobaczymy. Najwyżej wdepnę. Tak, nie wyrobię się, kurde. Prawdę pisali. Że 35. Normalnie dzisiaj zróżnicowany teren. Ale to przynajmniej dobre jest. Trochę płaskiego, trochę gór, trochę teraz drzew. Źle. Mi się podoba. Tylko, że znowu się nie wyśpię. Tragedia. No ale cóż. Kurde, jeżeli
Stanach mają tyle tych terenów zielonych z takimi lasami. To tam jak ktoś się ukrywa, to może się nieźle poukrywać. Nie znajdą go. Aj, patrol policji. Jedziemy. Ja na serio. Jestem w Kanadzie, czy nie? Normalnie jakbym na live teraz jechał, to bym się zapytał was, czy jestem w Kanadzie, czy nie. Ale że sobie jadę solo, no to cóż. 45, jadę 52, to chyba wykręcę. Chyba. Jakieś miasto. Miasto, miasteczko. Cóż to za miasto? Flag do skrętu w prawo. Flaga amerykańska to chyba. Jeszcze Stany. Ten no nie wierzę, żeby. Jeszcze, żeby dodatkowo policja była. To jeszcze są Stany, kurde. Nie ma bata. Kurde. Jedź dalej prosto. Jedź prosto. To jeżeli jestem w Stanach, ja jeszcze nawet do Kanady nie wjechałem, to grubo. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Troszeczkę. Przekroczyłem prędkość. Kurde, jakie zawijasy. Nie można było skrótem to pojechać? Widzisz, że ten odcinek będzie dwugodzinny. Znowu nikt nie. Mało osób obejrzy. Skręć w lewo. Ciekawe, czy jest szansa, żeby się szlaban na przykład opuścił i jakiś pociąg jechał. Mogłoby być fajnie. Teraz chyba jest granica. Z tego co widzę. W końcu opuszczamy Stany. Siłownie mają, proszę bardzo. Mam nadzieję, że lepiej mi przejdzie, wyjdzie kontrola graniczna jak w Eurotrucku. Co dostałem mandat za... Co ja tam miałem zrobić? Ominąłem kontrolę jakąś. Graniczną. Chcący, niechcący, nie. Piętnaście, panie. O, proszę bardzo. Kanada. No i teraz wiem, że do Kanady się wbijam. Tylko którym wjazdem mogę wjechać? Tak jak te ciężarówki, czy... Raczej ta.
ma znacznika po prawej. Tak, tak, tak. Kontrola. Pani, ja rury wiozę. Ja nic nie przemycam. Ale w Kima można iść i widzę zatankować, warto by było. Wiadomo, że wszystko w porządku. Jak sprawdzają. Mam nadzieję, że nie przywala. Jest tu gdzieś sypialnia jakaś? Zasadniczo stacja by mi się przydała i ten. I sypialnia, chyba widzę coś tam. Welcome. I co jeszcze tu mamy? Ten? Policyjne te? Nie, no fajnie, fajnie. Dobra, może 50. Pięćdziesiąt to 80, tak. Jedź prosto. Dobrze. No i teraz mamy flagi Kanady, więc wiemy, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy. A, dobra, mamy... Jedź prosto. No nie wiem, nie wiem. Czy ja tutaj już mam zjechać do... Ale stanąłem? Ale chyba tu jest wjazd jakoś. Jeżeli się nie mylę. No ładna ta Kanada, ładna. Jeszcze tylko 240 mil. A już ledwo się... O, mamy strzałkę. Dziękuję. Przecież miałem strzałkę, o co chodzi? Może wjeżdżałem nie z tego pasa. Może pomyślał, że wjeżdżam z prawego, nie z lewego. Dobra, zatankujmy jakoś. Ciekaw jestem, czy ja od dobrej strony wjeżdżam do tego dystrybutora. Oczywiście, że od złej. Zahaczę jeszcze w ogóle? Dobra, tankujemy. Muszę powiedzieć, że tak na oparach już chyba jechałem. Dobra, nie ma co przesadzać. Gdzie tu można się przespać? Koszty paliwa pokrywa pracodawca. No i tara. Tylko chciałbym się przekimać. Da się to gdzieś przekimać? Da się. Serio? Za daleko pojechałem? Jaka dokładna ta gra. To można powiedzieć, że tyle z tego dnia było. Dobra, wyjeżdżajmy z tego przybytku.
to tutaj kosz postawię. O, jak fajnie się świeci ten hotel 6. Rozjeżdżamy na prawo. Co? GPS-ie nic nie mówisz. Jakie dziwne ograniczenie prędkości do 31. Ciekaw jestem, czy jakoś trasę nie zmieniłem, wjeżdżając tutaj. Sobie nie wydłużyłem. Co ja pod górkę jadę, czy jak? Tak wychodzi. Strasznie wolno się rozpędza. Zmieniłem pasa i tak zaraz zwężenie widzę. Takie wrażenie, że sobie nadrobiłem drogi teraz. Tam coś na czerwono się świeciło w prawym górnym rogu. Tak w teorii wyglądało, że jakbym pojechał tamtędy. Ale nie, to by mnie gra skierowała inaczej przecież. Też. Ale mam takie wrażenie, że... jakieś kółeczko sobie teraz robię. Że tam było bliżej. Ale dobra, no. Zwiedzamy nocą Kanadę. Jedź prosto. Jedziemy, jedziemy. Bo chcemy zakończyć tę dziką podróż po Kanadzie. Najlepsze, że wjechało się w nocy i nic z tej Kanady się nie zobaczy. Ale przynajmniej przestało padać. Trzymaj się prawej strony. W sumie nie musiałem. Kurde. Ale zwężonko? Zegra zaczek, lewo, prawo. Znaczy prawo, lewo, kurde. Lewo, prawo. Co to było za czerwone światło? Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Prawej. Dobra. Ale dziwne to. Pojechał dziwnie, no ale dobra, udało się. Mam nadzieję, że nic nie jedzie. Ale kurka wodna, wykrętaski. Jakie fajne, widzę, spinanie będzie.
to niby można 50 zasuwać. Ciekawe, czy bym dał radę na tych ciasnych zakrętach. No ja pierdził, ale zakrętasy. Co, ja się tu złamię? Chyba ta. Ale kuźwo, da dziwnie. No, powiem szczerze. Czemu my tylko jeden pas mamy? Ci co wjeżdżają mają podwójne, a my mamy pojedyncze. Czy już co tu dają, kurde, ja po ciemku nic nie widzę, rozumiem, że do świateł się zbliżam, czy jak, w końcu mogę coś ominąć. Kanada moim przyjacielem, trochę za wcześnie przyhamowałem, nie czuję. Kurde, myślałem, że samochód jedzie. Daleko jeszcze? To jest najlepsze pytanie na dzisiaj. Kurde, fajnie, no. Ciemno jak... Nie powiem gdzie. I jeszcze takie zakręty. A tutaj w lewo chyba. A następnie skręć w lewo. Top się. Skręć w lewo. Aj, no chętnie bym skręcił, no ale nie mogę. O, mogę. Ciekawe, czy dostanę mandat teraz. Nie no, jakbym miał dostać, już bym dostał. Widocznie z prawego pasa w lewo skręcałem i ten. Dlatego mi to zaliczyło jako wjazd na czerwonym. Tak czuję. Przygotuj się do zatrzymania. O, proszę bardzo. Cudowny kraj. Tu na wagę nie musiałem zjechać. Zielone wlatuje jak na zawołanie. Jedź prosto. A serio. Przeprowadzam się do Kanady. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No co prawda teraz się nie załapię na te zielone. No ale cóż. Chociaż... Chyba mogę. W końcu mamy zielone. Nie, ale na serio, daleko. Jedź prosto. Ogólnie mi się fajnie gra, nie powiem. Aj, tylko... No wiadomo, z doświadczenia... Wiadomo, że... Mało ludzi ogląda dłuższe odcinki niż 30-minutowe. A ja i tak dowalam takie po godzinę. A teraz jeszcze będzie... Prawie dwugodzinny odcinek. Brawo ja. Takie dwugodzinne ten to bardziej na live by się nadawało. Jedź prosto.
no, dajesz, dobra. I jadę prosto. A to co, stówką mogę lecieć? Czyli 100 km to 62 mile. Okej. Okay. To widzę optymiści. Stówka na takich zakrętach. Takie długie odcinki to można sobie na przewijaniu obejrzeć. Nie no, fajna giera. Tylko muszę krótsze trasy sobie wybierać, opracowywać. Bo masakra. Masakra. A następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Aha. Jednak prawdę pisali, żeby 40 tu maksymalnie wjeżdżać. A ja chciałem wbić 46. To mam. Prawie mnie wywaliło. Kolejny murek bym zaliczył, czy tam barierę, chociażbym nie chciał. Ile ja jeszcze mam jechać? Zaraz rozpędzę się i zobaczę, ile nam jeszcze zostało do ukończenia podróży. No widzę, że tyle się da rozpędzić. 172 mile. To ten odcinek będzie 2 godziny trwał. Masakra. Co ja zrobiłem, panie? Co ja zrobiłem? Masakra. Najgorzej, że wygląda, że jadę pod górkę, bo nie mogę się rozpędzić. Dobra, i tak się korek robi, to nie ma co żyłować, ale możemy zjechać na lewy pas. Widzę, że nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. Serio, dwie ciężarówki. No to super. Musiałem zwolnić, teraz znowu da się godzinę bujał. A tak jak teraz, to wygląda super realistycznie. Jednak jak jest tak ciemniej, to można ulec temu złudzeniu, że prawie jak real. Też chciałbym tak na prawo odbić.
zjechać z tego pasa. Aj, no i spaczka, no. Mam nadzieję, że te 170 mil to poleci już szybko. 2 godziny odcinek. 2 godziny, człowieku. To powinienem z Waszyngtonu, spod granicy chyba ruszyć do tej Kanady. A nie. Z Montany, czy skąd ja tam wyjechałem. O, łap tą prędkość. Łap. Drzewo na poboczu. Zasadniczo sprawa wygląda tak, że ja mogę jechać, ale moje 4 litery mówią, że już mają dosyć. Ajajaj. Muszę sobie jakąś chyba podusię pod tyłek podkładać. Lipa taka, panie, lipa. No ale w sumie już ponad 1,5 godziny siedzę w jednej pozycji, to trudno, żeby się ten... pewne części ciała nie domagały ruchu. Może co? Proszę zatrzymać się z przodu. Serio? Kontrole hamulca to są? Co to jest? Kontrola hamulca. Pierwszy raz widzę. Kontrola hamulca. Już mogę jechać? To bardziej wyglądało jak ten... jak jakiś punkt widokowy, ale... ale... nie pamiętam, żebym miał kiedykolwiek kontrolę hamulca. Jedź tą cysterną. Nie, to nie. Się rozpędzę sam. Czy... Wyminę cię. Dobra, starczy tej prędkości. Mamy światło. Schneider. Chętnie. Ta osobówka. I co, zwężenie drogi? No ta. Na suwaczek przecież. Jak żeby inaczej? O, musiał skręcić.
chyba tak z dwa dni jadę w grze. Merit. Okay. Niech będzie merit. Zakładam, że to już końcówka. Tak, końcówka. Dopiero połowę z tych 150 przejechałem. Oj, kobieto. Ja się ledwo trzymam na fotelu. Ta osobówka, przyspiesz trochę. A ja w sumie prędkość przekroczyłem, widzę. O jeden kilometr, jedną milę. Ciekawe, czy mi się wpindoli ta osobówka teraz. Czy pomyśli? To pomyślała, widzę. Znaczy się nie dostałem mandatu, czyli nie była moja wina. Kolega, nasuwaczek. Tak sądziłem, że mi wjedzie w bok, ale w sumie to on mi wjechał, nie ja jemu. Wiadomo, mogłem przyhamować go, wpuścić, ale znacząco go wyprzedziłem jednak. Ciężarówka za ciężarówką. Dobra, wypadł koleś. Jak to naczepę uszkodziłem? Widocznie zawadziłem. Kanado tym. Ciekawe, czy Meksyk zrobili. Muszę zobaczyć. Może bym teraz do Meksyku sobie pojechał? Uciekam z pasa, to zwężenie. Skręć w prawo. Dobrze. Kurde. Za bardzo wyhamowałem. Nie wiem, czy coś jechało z lewej, czy nie. Na szczęście nie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jak to do skrętu w lewo? Gdzie ty masz, kobieto? To zakręt w lewo. O, tu w lewo. Ty, ja cię nie wpuszczam, koleś. Ty się uspokój. Po prostu za... Nie, no zahaczę go. Nie, no chyba nie zahaczałem, nie wiem.
Nie wiem, nie znam się. Się zapatrzyłem w lusterko. No to mamy... takie zawijaski, kurde. Fajne te góry. Ciekawe, jak takie mapy się tworzy. Dosyć fajnie zrobione. Paliwa chyba mam. Już bez przesady. Aj, 2 godziny odcinek. Co ja zrobiłem? Jak pod górkę. To dopiero. Aj, tak zdecydowanie. Aj, nieważne. Nie no, za długie te odcinki, kurde. Człowieku. 2 godziny. Dwudziesta trzecia. Właśnie powinienem się kłaść do łóżka. To jest taki ostatni dzwonek, jakbym chciał się wyspać tak w miarę. A jeszcze... jak ja to skończę, muszę ten filmik rzucić na rendering, rzucić do neta i dopiero ten iść spać. Czyli witaj, godzina pierwsza. Pięćdziesiątką można lecieć, no to lećmy. Jest i 50. Proszę państwa. Aha. A tu 40. Bo to taki ten. Ulala. Serio? Ktoś to 40 by przejechał? Raczej nie ja. Kurde no. Ale zwaliłem. W życiu bym 40 nie przeleciał. Aha. Ha. Brawo ja. Nie, ale już zmęczenie robi swoje też. Ile można. Wiadomo, miodność jest wysoka z tej jazdy teraz. Bardzo mi się podoba. Ale mam na serio z tyłu głowy to, że no... muszę wstać rano. Zdecydowanie za długą trasę sobie opracowałem. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ale wydaje mi się, że już dojechaliśmy tam, gdzie mamy dojechać. Nadzieję taką mam. To jest to miasto, do którego miałem przyjechać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zainteresowała mnie tak ten pociąg. Przygotuj się do skrętu w lewo. Stacja benzynowa. Dobra, zdecydowanie dojeżdżamy.
Dwie godziny. Ale trasa fajna, nie powiem. To trzeba przyznać. Fajnie ta gra. Przygotuj się do skrętu w prawo. Wygląda. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Wiecie co? Ja pominę to parkowanie chyba. Zdecydowanie. Dzisiaj tak robię. To chyba mój największy ten odcinek, jaki przejechałem. Bardzo dobrze. Level przynajmniej wpadł. Ale zdecydowanie przegiąłem. Przegiąłem. Bardzo przegiąłem. Delikatny ładunek, długo zesansowiec. Nie ma to jakoś, że nam się nie chce spać, czy coś? Dobra, bo weźmy może delikatny ładunek, dostawa na czas, oszczędzanie paliwa. Dobra, niech będzie tak. I uciekam. Dzięki za obejrzenie tego bardzo długiego odcinka. Jak ktoś obejrzał go w całości, no to ma mój uścisk mojej ręki, mojej dłoni. Ale wątpię, żeby była jakaś chociaż jedna osoba, która to obejrzy bez przewijania. No nic. Dzięki za to jeszcze raz uciekam spać. Hej.